Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie gra In The Hunt. Gra powstała w 1993 roku, została wydana przez firmę Irem Corporation. No i cóż mogę więcej powiedzieć, nie grałem jeszcze w nią, także będziemy grać razem po raz pierwszy. Podróżujemy jakimś tam statkiem z tego co tutaj widzę, jakąś łodzią podwodną. No i trzeba zestrzeliwywać chyba z tego co widzę wszystko co się rusza na naszej drodze. No cóż, wrzucamy 3 żetoniki. I rozpoczynamy grę. Puszczać takie rzeczy, tu strzelać do przodu. Dobrze. Rozumiem. Ojej. No i się rozwaliłem. No pierwsze te 3 żetoniki to są zawsze tak, żeby wiecie, no rozpoznać mniej więcej jak to wszystko wygląda. I tak naprawdę prawdziwą grę zaczynamy już po tym. Gra wydaje się na... O, niekoniecznie prosta. No, niekoniecznie proste, widzicie. Ojoj. Trochę wolno ten statek nam się tutaj porusza, no ale wiadomo, że w wodzie to nie będzie niestety nic tutaj, prawda? No, działo się szybko. Tutaj to chyba trzeba wziąć. Ojoj. Chciałem się cofnąć i nie dałem się. No dobrze, trudno się mówi. Nie wiem ile tu żyć jest. Chyba 5 z tego co się domyślam, bo chyba 3 żeśmy już mieli. Najczęściej jest właśnie 3 albo... Oj! 3 albo 5. Kontynuuj. O, bardzo dobrze, że jest kontynuacja. Jakie fajna animacja tych cyfr. No dobrze, lecimy dalej. O, i fajnie, że się zaczyna od momentu, w którym żeśmy, że tak powiem, stracili życie. Bardzo fajna gra. Wyżej oczywiście niż powierzchnia wody nie możemy wypłynąć, no ale to oczywiste raczej. O, tu mnie zastrzelili. Dobra. Oj, oj, oj. O nie, tu się rozwaliłem to. Oj. Ciężko będzie, słuchajcie. Ciężko będzie, to nie będzie łatwa rozgrywka. O, widzicie? No i trzeci już kredycik leci nam. Gra jest, wydaje mi się, fajna, słuchajcie. Nie widziałem ją nigdy na automatach fizycznie, po prostu, żeby gdzieś tam była dostępna do grania. No, ale wiadomo, że w większości gier człowiek nie widział, które są teraz obecnie dostępne. Oj. Więc tu się nie ma akurat czemu dziwić. O, co się stało? A, w ten sposób, dobra. Oj. Oj, zamroziło mnie, patrzcie. Oj, no to masakra. Dobra, dorzucamy, słuchajcie, w takim razie 10, no 11 mi się rzuciło, żetoników i lecimy z tym koksem, lecimy, nie śpimy, jak to się mówi. Oj, tutaj ciężko. Zobaczymy, dokąd mi się uda dojść. Gra jest, mówię, fajna. Podoba mi się ten klimat, podoba mi się graficzka. Napiszcie w komentarzach, jak wy to widzicie. Oczywiście proszę łapkowanie albo w górę, albo w dół, wedle uznania. Oj, zatopiło mnie chyba coś tak jakby.
Oj, znowu się zatoczyło. Dobra, lecimy dalej. Oj, trzeba uciekać przed tym. No dobrze. No ale jak tutaj on tym mackannie. Oj. No właśnie, ma dużą bezładność ten pojazd. Ta łódź, więc ciężko jest. Oj. O, tutaj można się gdzieś schować u góry. I patrzcie, teraz ja sobie walę w niego pociskami. O! A on mnie nie może dosięgnąć. Ojejku, co się stało? No dobrze, lecimy dalej. Oj, znowu mnie trąci. No niestety, ciężko będzie. Dobra. Załatwiony. No to lecimy dalej. Jakieś ryby. Oj. Pociski, które, że tak powiem, naprowadzają się, same są naprowadzające. Jakieś tutaj, o kurczę, z góry rzucają jeszcze. Z tego stateczku jeszcze coś tam do tego, także tu nie jest łatwo. Oj. Masakra, słuchajcie. No i kolejne życie zmarnowane. Jeszcze ile tam chyba 7 kredytów zostało. Może być cienko. Żeby tutaj daleko to ubrać. O, trzeba było zbierać, dobra. Ty mi troszeczkę. Oj. Nie no, nie ma szansy przez to przepłynąć. No patrzcie co tu się dzieje. Cokolwiek bym nie zrobił, to się zaraz rozwalę przecież. Nie wiem jak tu przez to przejść. Dobrze, że chociaż mam nieśmiertelność po odrodzeniu się. Jak ja mam to przypłynąć, co? Patrzcie co się dzieje. Jakaś masakra. No i co? Ja wiem, że tam mam iść, ale jak to przejść? A, patrzcie, muszę tędy zrobić tu dziurę. Do góry się nie dało tej dziury zrobić, natomiast tutaj mogę. No dobrze. O, tu dziury się. Nadziałem na to. Aha, czyli tutaj tą częścią mogę przepłynąć. Tutaj muszę w górę się jakoś chyba spiąć czy coś, no bo tutaj już dalej strzelam i nie mogę się przebić. Słuchajcie, patrzcie. Ja wiem, że tam wiem. Ale, no patrzcie. Tutaj doszedłem do tego momentu i dalej nie mogę. Aha, w górę muszę, tak, dobra. Dobra, i tu się rozwalę, to dobrze, ładnie. O, i teraz on mnie rozwalił. No dobra, dalej lecimy. Dobrze, tutaj ładnie. Dałem sobie przepłynięcie, pięknie. Oj! Tu jakieś dziwne łodzie takie były. A, i tutaj mamy jakiegoś potwora wrednego, którego trzeba pewnie. Oj, nie. To może być cienko. To może być, słuchajcie, tutaj cienko. O! Jakieś dziwne. Napędy, co to jest w ogóle? Nie
co z tym zrobić. O, no, kolejny kredyt poszedł, zostało ich 5 tylko. Znaczy się nie mogę odwrócić na przykład tym statkiem, tylko żaden przycisk na odwrócenie się nie działa, który potencjalnie mógłby do tego służyć. Załatwił mnie. Tak muszę tu zrobić. Oj. Cienko. Cienko niestety. Oj. No, to może być nie wyciekać. Oj, nadziałem się na pocisk. Ciężka sprawa. Lecimy dalej. O, jeden załatwiony, patrzcie. Tylko ten mi został teraz. A patrzcie, te rakiety kurczę kierują się w moją stronę ewidentnie. Ej. No mam nadzieję, że i tam się w sumie uda załatwić. Oj, oj, oj. No niedobrze. A nie, dobrze. Załatwiony. Pięknie. No to lecimy. A, teraz mam główny z powietrza. A, coś z łapami, no co? Coś złapaliśmy, ale nie wiem co. Złapałem coś i się rozwaliłem. Dwa kierunki zostały. O! O, patrzcie, wskakują do mnie. Do morza. No, tego jeszcze nie grali. Ładnie. No. Pociąg jest, proszę. Góry jeżdżący. No, o, jaka bomba wpadła, patrzcie. Oj, oj, oj. No i ostatni kredycik.
Wyciągnąłem. Teraz przyjdzie nam walczyć. Ojej. Jakimś laserem on wali w tą wodę. Tu już rozwalony. No patrzcie, dostawia te. Dostawia działka. No nie, no tak to ja się nie bawię. Łapa przyszła i dostawiła działka, no. No to tak, to ja nigdy tego nie zwalczę. Udało się. Chyba, albo i nie. No, ostatni żeton połknęło. Zdążyłem te literki M wziąć. No ale ważne, że plansza ukończona, etap jakiś tam. Ciekawe co będzie teraz. Przypominam, że gramy ostatnim kredycikiem. No dobrze, zobaczmy tą ciemną otchłań. No niestety, na tym kończymy, więcej kredycików nie mamy, zobaczymy natomiast czy będzie wpis. O fajnie, zrobione. Zero się rozpadło. Jest! G, E, L. Które miejsce? Drugie. Drugie miejsce żeśmy zajęli. No fajnie. Dobrze. Ode mnie na dzień dzisiejszy tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć.